szwajcarskiej spółki, która strata 1,5 miliarda złotych, pieniądze miały być na zakup ropy z Wenezueli, wyparowały i nie wiadomo, co się dzieje. Jak rozumiem, to jest chyba główny zarzut wobec Hansa. Jeśli są jakiekolwiek zarzuty potwierdzone przez sąd, to rzeczywiście proszę je podać. Nie znam żadnego zarzutu potwierdzonego przez jakikolwiek niezawisły sąd, a tego rodzaju wypociny i audyty tamtej strony rzeczywiście już na przypadku CPK się sprawdziły jako te, które są całkowicie niewiarygodne. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, chciałem się spytać jeszcze o Fundację Dumni z Elbląga, 2 miliony z programu tak zwanego Villa Plus. Czy pan obserwuje, co się dzieje z tej fundacji? Do kogo nie. Te pieniądze trafiły, bo ostatnia na przykład kontrola poselska pokazała, że raczej żadnych celów edukacyjnych tam nie ma realizowanych, bardziej imprezy, a wręcz libacje, było widać różne butelki po alkohole. Chciałem się spytać. Panie redaktorze, dobrze, że pan powiedział, że użył pan słowa raczej. Poprzednia kontrola pań posłanek pokazała całkowite przekłamanie sytuacji. Udzielam panu odpowiedzi na absurdalne oskarżenia, które pan formułuje, ale dobrze, że pan użył słowa raczej, bo wtedy rzeczywiście to jest bardziej wiarygodne w ustach dziennikarza. Otóż program Inwestycje w Oświacie polegał na tym, że 42 organizacje otrzymały 40 milionów złotych. Panie minister, kontrolują to, bo od tego jest Ministerstwo Edukacji, żeby kontrolować, czy podmiot, który otrzymuje dotację, rzeczywiście wykonuje postanowienia umowne. Jeśli podmiot, który otrzymuje dotację, nie wykonuje postanowień umownych, to należy te środki odzyskać. A moją rolą było zabezpieczenie tych środków, żeby w każdej chwili Skarb Państwa mógł je otrzymać powrotem. Nie przekazywanie do kieszeni organizacjom lewackim, jakimś, którym się przekazuje ponad miliard złotych rocznie w miastach zarządzanych przez Platformę i one giną gdzieś, nie ma ich, tylko środki finansowe, które poszły na zakup konkretnej nieruchomości, która jest zabezpieczona hipoteką, wekslem i w każdej chwili, kiedy tylko ta umowa nie jest wykonywana, natychmiast Skarb Państwa może przejąć tę nieruchomość. Przyzna Pan, że takich zabezpieczeń nie ma. Więc jeśli ten czy inny podmiot, taki czy inny podmiot, taka czy inna fundacja, stowarzyszenie czy inna organizacja nie wykonuje postanowień umownych, obowiązkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest odzyskać tę nieruchomość, a ja dałem podstawę do tego, żeby odzyskać ją natychmiast z uwagi na hipotekę i weksel. Do mnie nie należy dzisiaj jako nie minister edukacji kontrolowanie tych podmiotów. Czy czuje się pan w jakiś sposób odpowiedzialny? Czy ma pan sobie coś do zarzucenia, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków w kontekście właśnie tej fundacji Dumni z Elbląga, gdzie były też pół roku temu, czy rok temu, panie też tam były i też zarzucały dokładnie to, a miała miejsce zupełnie inna sytuacja i zupełnie inne wyjaśnienia prezesa. Widziałem to w mediach społecznościowych, nie wiem, czy pan redaktor widział, czy też przychyla się pan wyłącznie do jednego obrazu. Ale jeśli pan pozwoli, jednak pan ma tą manierę, jednak pan jest znany w TVN, że pan przerywa w odpowiedzi, więc jeśli pan pozwoli, to dokończę raz jeszcze. 42 organizacje otrzymały 40 milionów złotych. Ponad miliard złotych rocznie trafia od prezydentów takich jak Trzaskowskiego ponad 300 milionów złotych do jakichś lewackich organizacji, których kompletnie nikt nie kontroluje. Pan się zajmuje jedną fundacją, która jeśli nie wypełnia postanowień umownych, to natychmiast ministerstwo powinno zabrać tę nieruchomość, która została zakupiona, a ja dałem podstawę do tego, żeby to zrobić natychmiast, zabezpieczając tę nieruchomość hipoteką na rzecz Skarbu Państwa i wekslem. Myślę, że lepszych zabezpieczeń nikt nigdy wcześniej nie wymyślił. A czy to jest prowadzone tak czy inaczej, nie jest rolą Przemysława Czarnka dzisiaj kontrolowanie tego, tylko Ministerstwa Edukacji Narodowej. A czy obawia się pan w efekcie tych rozliczeń i kontroli programów takich jak Villa Plus? Panie redaktorze, a czy pan zna jakąkolwiek fundację, którą ja prowadzę i otrzymała środki? To dlaczego miałbym być odpowiedzialny? Ale to niech pan logicznie pomyśli. W TVN też warto myśleć logicznie. To niech pan logicznie pomyśli. Podmiot, który pozyskuje dotacje, a tych podmiotów są tysiące w Polsce, choćby te, które uzyskują dotacje od miasta stołecznego Warszawy, zobowiązuje się do wykonania czegoś. Tu też się zobowiązuje do wykonania czegoś. Jeśli tego nie wykonuje, to ponosi odpowiedzialność, musi zwrócić środki albo oddać nieruchomość, bo na tym polega to zabezpieczenie.